naszym badaniu sprawdziliśmy, że nagminne przypadki są takie, kiedy rodzic jadąc razem z dzieckiem w aucie przekracza prędkość dozwoloną na drodze, albo na przykład w pośpiechu przechodzi na czerwonym świetle, więc nie zawsze dajemy ten przykład taki, jaki dać powinniśmy. No i też tutaj na pewno mamy wiele do zrobienia. Rodzice troszczą się o bezpieczeństwo swoich dzieci, chcą edukować swoje dzieci w tym zakresie, jednocześnie obawiają się bardzo i mają świadomość tego, że dzisiejsze otoczenie, dzisiejszy świat stwarza znacznie więcej zagrożeń dla ich dzieci niż wtedy, kiedy ci rodzice sami byli dziećmi. Nie wiemy jako rodzice, w jaki sposób możemy kontrolować nasze dzieci, a już na pewno, jeśli chodzi o nastolatków, nie mamy takiej wiedzy jak one. I to jest dla nas wyzwanie, żeby też nauczyć i rozmowy z dziećmi na temat czyhających na nie niebezpieczeństw w sieci, ale też nauczyć rodziców tego, że warto jest kontrolować te treści. Rodzice czują się słabi w zakresie nowych technologii, często nie do końca potrafią sobie z tym radzić, a dzieci, nawet nie chodząc, potrafią już obsługiwać tablety, smartfony i okazuje się, że są od rodziców w tym lepsze. A rodzice potrzebują mieć poczucie, że ich dzieci są bezpieczne, nie mają jednak ku temu odpowiednich do końca narzędzi. Obawiają się, że to, w jaki sposób próbują edukować swoje dzieci, wykonywane jest w formie nakazów, zakazów, jest nudne i że tak naprawdę dzieci niewiele z tego skorzystają.